Witajcie, kochani. Raz. Witajcie, kochani. Chcę wam powiedzieć, że świat duchowy istnieje. To, że go nie widzisz, to znaczy, że czegoś nie ma. Jest Bóg, który jest miłością, który jest dobry. I są też złe mocy ciemności, które walczą o wasze serca i o wasze umysły, abyście nie poznali prawdy Bożej. Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj dla was, by głosić wam słowa życia, że Królestwo Boże przybliżyło się dzisiaj do was. Dlatego, że narodziliśmy się z Ducha Bożego i jesteśmy o tym, żeby wam zaświadczyć, że jest coś więcej, że jest życie wieczne, że jest życie w sukcesie tutaj na ziemi. Kochani, ja nazywam się Iwona Ziobro i przez wiele lat żyłam po swojemu. Wyszłam bardzo młodo za mąż, za człowieka, którego nie kochałam. Wiecie, szukałam tej miłości, ale pomyliłam się. Nie była to prawdziwa miłość, bo gdyby była, to by przetrwała do dziś. Wiecie, ja żyłam w poniżeniu, w swoich lękach. Ja bałam się ludzi. Byłam człowiekiem nieśmiałym. Ale w momencie, kiedy spotkałam Jezusa, On uwolnił mnie od tych lęków. I dlatego dzisiaj tutaj jestem i mogę głosić publicznie, że nie boję się i nie lękam, bo Święty Boży Duch jest we mnie. Wiecie, ja żyłam bardzo religijnie. Oczywiście wiedziałam, że Bóg jest, ale nie potrzebowałam Go na co dzień. Potrzebowałam Go tylko, jak było źle. Chodziłam do kościoła i spełniałam te religijne uczynki. Wiecie, one mi nic nie dawały. Ciągle wszystkie grzechy krążyły nade mną. I pewnie wy też tak macie. Mówicie te same grzechy, ale nic w waszym życiu się nie zmienia. Też tak miałam. Ale wiecie, przyszedł czas, że zdałam sobie sprawę, że żyję po swojemu, że to nic, że wszystko bez Boga jest nic nie warte, że moje małżeństwo się rozpada, że nic mi się nie układa. Wiecie, zaczęłam sięgać po alkohol. Wydawało mi się, że zapełnię te smutki, tą pustkę w sercu. Była pornografia, ale to nic nie zmieniało. Uświadomiłam sobie, że żyję w błędzie, że moje życie jest nic nie warte. I w szczerości swojego serca zawołałam do Jezusa. Mówię, Jezus, jesteś żywy i prawdziwy, to przyjdź do mojego życia i zmień. Bo ja nie chcę tak żyć. I Święty Boży Duch przyszedł. Wiecie, ja byłam martwa. On ożywił mnie wewnątrz. On podniósł moje życie. On nowe serce. Nowe serce przebaczające. Dzisiaj jestem nowym stworzeniem. Dzisiaj Święty Boży Duch mieszka we mnie. Dziś jestem z Nim zjednoczona. Dzisiaj wszystko mogę. Jestem Jego ukochaną córką. Poznałam prawdziwą miłość, bo prawdziwą miłością jest Bóg, który posłał na świat swojego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Czy ty w to wierzysz? On z miłości do ciebie dał się zabić. Na krzyżu Golgoty rozegrała się prawdziwa egzekucja. Wiecie, on był tam poniżany, opluty. Jego ciało zostało masakrowane. Jego ciało było nie do poznania. Czy ty o tym wiesz? On wisiał tam nagi. Nie miał żadnej szmaty na sobie. Zrobił to z miłości do ciebie. Wszystkie twoje grzechy tam zostały przybite do krzyża. Teraz zadam ci to pytanie, co zrobisz z tą miłością? Czy uwierzysz? Czy uwierzysz, że on to dla ciebie zrobił? I wyznasz ustami, że on jest twoim Panem i Zbawicielem? Ja to zrobiłam.
i nie żałuję. Dzisiaj mam życie wieczne już tutaj na ziemi. Bóg jest dżentelmenem i on nie wejdzie do twojego życia z butami. To ty musisz zrobić pierwszy ten krok wiary. Ale pierwsze musisz się upamiętać. Upamiętać się ze swojego postępowania, że żyjesz po swojemu i że go potrzebujesz. Bo zbawienie wykonało się za darmo. Z łaski przez wiarę, nie z uczynków, aby kto się nie chlubił. Wiecie, chrześcijaństwo to nie religia, ale prawdziwa, osobista relacja z Bogiem. Możesz się urodzić w najbardziej pobożnej, religijnej rodzinie, ale możesz iść na zatracenie. Dlatego dziś głoszę ci słowa życia, że zbawienie jest za darmo, za free wykonało się. Wiesz, to tak jakbyś wziął kredyt w banku. I dyrektor banku przychodzi do ciebie i mówi ci, że twój kredyt jest spłacony. I co wtedy zrobisz? Pewnie nie uwierzysz. Właśnie. To też taka jest łaska i takie jest zbawienie za darmo. Wystarczy, że uwierzysz w sercu swoim i wyznasz ustami, że Jezus jest Panem i będziesz zbawiony, będziesz uratowany. Kochani, po śmierci jest życie wieczne z Bogiem i wieczne potępienie. Nie ma czyśćca. Jeżeli tutaj na ziemi nie zdecydujesz się wybrać Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, sam skazujesz się na piekło. Dlatego głoszę ci dzisiaj, abyś upamiętał się, abyś otworzył drzwi swojego serca. Bo Bóg jest Bogiem z serca. Musisz uwierzyć w sercu swoim i ze szczerości zawołać do Niego, a gwarantuję ci, że twoje życie się odmieni, tak jak moje się odmieniło. Dzisiaj źródłem mojego szczęścia jest Jezus. To w Nim pokładam całą nadzieję. Jestem wypełniona Duchem Świętym i dziś mogę cię uzdrowić. Jeżeli na cokolwiek chorujesz, podejdź do mnie, nałożę swoje święte ręce, zostaniesz uzdrowiony. Za darmo, wypróbuj mnie, mogę wypędzić z ciebie demony. Jeżeli coś podnosi się w tobie, kiedy głoszę, to duchy religijne, to duchy humanizmu, które nie pozwalają otworzyć się na Boże prawdy. Możesz dziś odmienić swoje życie. Jeszcze dziś możesz mieć ten bilet do nieba, ale to jest twoja osobista decyzja. To jest twój akt wiary i nikt za ciebie tego nie zrobi. To ty musisz podjąć tą decyzję. Kiedyś po śmierci nikt nie zapyta ci się, czy byłeś katolikiem, czy byłeś protestantem, czy robiłeś dobre uczynki, czy pomagałeś starszym. Bóg zapyta ci się, co zrobiłeś z ofiarą Jezusa Chrystusa. Jeżeli dziś odrzucasz ofiarę Jezusa Chrystusa, to odrzucasz zbawienie, czyli odrzucasz ratunek. Nie ignoruj tego, nie bądź ignorantem na te proste prawdy, które mogą odmienić twoje życie, które mogą uratować twoje życie. Ojcze, ja biorę teraz autorytet na tym miejscu. Ja ustanawiam, że te słowa będą w ich sercach rozdzielały prawdę od fałszu. Ja teraz mówię otwarte serca, otwarte umysły i otwarte uszy na Boże prawdy. Ja związuję teraz każdą demoniczną siłę, która podnosi się na tym miejscu przeciwko poznaniu Bogu. Ja ustanawiam teraz nowe narodzenia przez moc imienia Jezus. Amen.